Poziom wody w Wiśle jest od kilku tygodni alarmująco niski. W zeszłym tygodniu jej głębokość przy bulwarach wiślanych w Warszawie wynosiła zaledwie 44 cm. Sytuacja wcale się nie poprawia. Wszystko wskazuje na to, że poziom rzeki w najbliższych dniach może jeszcze spaść. W sobotę 20 lipca wodomierz przy bulwarach wiślanych wskazał, że poziom wody wynosi 45 cm. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w niedzielę 21 lipca poziom wody ma tam wynosić 42 cm, a w poniedziałek już tylko 40 cm. Jeśli przewidywania IMGW się sprawdzą, to w najbliższych dniach zostanie pobity niechlubny historyczny rekord niskiego poziomu Wisły, który padł w 2015. Wówczas woda miała 41 cm głębokości, a rzeka odsłoniła m.in. znajdujące się na dnie wraki statków. Z uwagi na niski stan wody, która w niektórych miejscach sięga dosłownie po kolana, do odwołania wstrzymano kursy bezpłatnego promu Pliszka, który kursował między Mostem Poniatowskiego a Stadionem Narodowym. ZTM informuje także o zmianach w kursowaniu statku Zephyr, który zabiera turystów na całodzienne rejsy kanałem żerańskim do Serocka. W związku z niskim poziomem wody Zephyr odpływa z przystani na Żerań, a nie jak dotychczas z przystani na Podzamczu. O godzinie 8:45 na przystanek Podzamcze 02 będzie podstawiony autobus, który będzie dowoził pasażerów na Żerań. Przejazd będzie się odbywał na podstawie okazania biletów za rejs. Wygląda więc na to, że naukowcy mówiący o wysychaniu polskich wód przypadkowo mogli mieć rację. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i sprawdź ten film, a dowiesz się, jak w Japonii zniknęła cała wyspa. Cześć!